Tematyką dzisiejszego seminarium były sprawy demograficzne oraz wzrost dzietności. Z mojej perspektywy mogę powiedzieć, iż wzrost współczynnika dzietności nie powinien być postrzegany jako cel sam w sobie, dlatego że tak naprawdę decyzje o posiadaniu dzieci są bardzo zróżnicowane pomiędzy kolejnymi generacjami osób, i też różne czynniki wpływają na to, Jakie, jakie te decyzje są? W swojej dzisiejszej wypowiedzi zauważyłem, że kolejne generacje, można powiedzieć, że zawierają związki oraz decydują się na posiadanie dzieci coraz później. Można także dostrzec, że rośnie odsetek osób, które wybierają, lub wybierają bezdzietność lub ze względu na to, iż nie mogą. E, znaleźć dostatecznej opieki zdrowotnej, e, po prostu nie udaje im się, e, im się posiadać tyle dzieci, ile, e, ile by chcieli. E, m, przekazałem także, iż e, o ile w przeszłości e, wysoka stopa bezrobocia oraz e, niepewność kontraktów była. Ważnym czynnikiem wpływającym na posiadanie, na posiadanie dzieci oraz na odraczanie decyzji o, o stabilizacji związków. O tyle, jak wynika z ostatnich statystyk, te czynniki odgrywają pewną rolę, ale w dużym stopniu tak naprawdę. Decydują także przyczyny związane z można powiedzieć, socjologią, zmianą stylu życia, i także takim alternatywnym kosztem, jaki, jaki jest postrzegany w przypadku formowania rodzin. Zatem cóż mogą zrobić pracodawcy, wydaje się, że w stosunku do krajów Europy Zachodniej mamy relatywnie niski odsetek. Kontraktów, które umożliwiałyby godzenie pracy zawodowej z posiadaniem i wychowaniem dzieci, i wydaje się, że, że umożliwienie przez pracodawców w większym zakresie właśnie elastycznego łączenia pracy i obowiązków rodzinnych, czemu sprzyjają nowe technologie, mogłoby poprawić tę sytuację. Być może nie podnieść współczynnika dzietności do poziomu zastępowalności pokoleń, ale umożliwić ludziom przynajmniej, przynajmniej w tym aspekcie mniejsze problemy związane z posiadaniem dzieci. Drugim aspektem, na jaki zwróciłem uwagę, to tak zwany plan B. Otóż, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy polityki związane z podnoszeniem dzietności e, mogą e, pomóc e, zarówno w średnim, jak i długim okresie na rynku pracy, e, być może rozwiązaniem jest skupienie się na e, alternatywnych działaniach służących e, po pierwsze zatrzymywaniu osób starszych na rynku pracy, e, po drugie lepszej integracji na rynku pracy. Napływających do Polski imigrantów, a więc można powiedzieć zachęcie, nie, nie, nie tyle tworzeniu zachęt, co, co, co być może tak naprawdę umożliwieniu integrowania się z polskim społeczeństwem i, z Polski, i na polskim rynku pracy osób, które, które napływają i już, już, już pracują w Polsce i chciałyby w Polsce zostać. Jednak należy pamiętać, że nie jest to rozwiązanie, które długoterminowo rozwiązuje problem niskiej dzietności. W przyszłości będziemy mieli do czynienia z, ze spadkiem podaży pracy, co być może w jakimś stopniu będzie kompensowane przez większą automatyzację i technologie. Natomiast być może należałoby pomyśleć także o planie C. Planem C w moim przypadku jest pomyślenie o lepszej opiece zdrowotnej, lepszej opiece nad osobami niedołężnymi, które wymagają pomocy, wymagają pomocy ze strony członków rodziny, a być może w przyszłości coraz większej pomocy ze strony wyspecjalizowanych instytucji. Dlatego, że zarówno Liczba rodzin, jak i wielkość rodziny, niestety, według prognoz demograficznych, będzie się zmniejszać, i to powoduje, iż osoby w tym wieku przedemerytalnym, które mają rodziców, które, którzy, którzy są już bardziej zaawansowani wiekiem, niestety będą, będą w coraz większym stopniu obciążeni, obciążeni koniecznością opieki nad, nad swoimi rodzicami. To Oznacza, że te pokolenia, które będą do, w przyszłości, jak gdyby zmagać się z tym problemem, one będą coraz mniej liczne i, i, i ten problem będzie narastał w zdecydowanie większym stopniu niż, niż w przeszłości. Zatem powinniśmy tak naprawdę także pomyśleć nie tylko o podnoszeniu dzietności, nie tylko o Rynku pracy i wzroście aktywności zawodowej, ale także na rozwiązywaniu problemów życia codziennego wszystkich Polaków, takich jak dostęp do służby zdrowia czy właśnie zapewnienie opieki nad osobami niedołężnymi.